Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Papa. I'm Kennedy Mnai, saved. That's why I'm sharing Kennedy Mnai. Born again. Este narodzony na nowo. Sanctified. 75? Sanctified. Cleansed. Uświęcony. By the blood of Jesus. Krwią Jezusa. I believe in the power in the name of Jesus. Wierzę w moc imienia Jezus. I believe in the power in the blood of Jesus. Wierzę w moc krwi Jezusa. I believe in the power of the cross. Wierzę w moc krzyża. I believe that there is eternal life. Wierzę, że jest życie wieczne. I'm an ambassador on this planet Earth. Jestem ambasadorem Chrystusa. Christ inside me. Chrystus jest we mnie. Giving me power to testify. Daje mi moc, żeby świadczyć. Okay. Greetings from Africa. No, witam was z Afryki. Greetings from Africa. Proverbs 27:17. Przysłowie 27:17. Iron sharpens iron. Żelazo. Ostrzy żelazo. Okay. I don't know, but God knew. Ja nie wiem, czy Bóg wiedział. But one time I'll be here. Że kiedyś tutaj będę. So I was evangelized. Czyli ktoś mnie kiedyś zewangelizował? By members from Full Gospel Church of Christians. I ludzie, którzy mnie zewangelizowali, byli członkami kościoła pełnej Ewangelii. Camp of God. Obóz Boży. Camp of God. Się nazywali Obóz Boży. So I wanted to know something. Więc jestem ciekaw cię. Okay. Ciekaw czegoś. Full gospel. Full gospel. Pewna Ewangelia. The gospel. Okay. The gospel of God is the power that leads to salvation. Tak, więc Ewangelia Boga jest mocą, która prowadzi do. So this church is full of gospel. Czyli ten kościół jest pełny Ewangelii. Amen. That leads to salvation. I prowadzi do zbawienia. So you are more evangelistic in nature. Czyli jesteście bardziej ewangelistami. And this power touched me from Kenya. Huh? This power of evangelization through the word. The power of the word. Moc tego jednego. That evangelizes. Który ewangelizuje. Touched me from Kenya. Dotknął go w Kenii. And today I'm here. I dzisiaj on jest tutaj. Why? Dlaczego? Because. Bo? Of the full gospel, not half gospel in this house. Dlatego przez tą pełną Ewangelię on się tutaj znalazł. I just came to experience this today. I on przyjechał, żeby tutaj tego wszystkiego doświadczyć. Finally. W końcu tutaj jechał. For sure, this is the camp of God. I on jest teraz pewny, że to jest obóz Boży tutaj. This not okay. This one is not an emotional center. Że to nie jest jakieś emocjonalne centrum tu. This is the camp of God. To jest obóz Boży. 5 hours worship. 5 godzin uwielbienia. Five hours. 5 godzin. Not sitting. This is the camp of God. No, to na pewno jest obóz Boży. Okay, I'm not pleasing anybody here. This is the camp of God. Ja nie chcę się tutaj nikomu przypodobywać, ale to jest obóz Boży. That is why I say. Dlatego to powiedziałem.
When I was asking God, how is it happening here and people are not running away? O, jak to się dzieje, jak to możliwe, że to się wszystko dzieje i ktoś tam nie ucieka? Let me tell you, if it were that we were in Kenya, jakbyśmy byli teraz w Kenii, right now we would have harmed these people. Że tylko by połówka została. The other people would have gone home. I większość ludzi się zawinęła. Okay, I'm going back to Kenya, different person. Więc ja teraz wracam do Kenii już zmienionym człowiekiem. Something has to happen in that church. Coś się tutaj musi tak realnego tutaj dziać. I know other people will run away. Że wiem, że jacyś tam ludzie uciekają. But others will come, will be pleased to be in the camp of God. Ale chodzi o to, że tutaj się tylko idzie po to, bo tu jest obóz Boży. That was by the way. I to tylko tak na marginesie. Okay, Kenya. Okay, I'm in Poland. This is a different world. Okay, no, więc okay, to Kenia, jestem teraz tutaj, to wszystko jest inne. And Kenya is also a different world. No i Kenia też jest czymś innym. They have been there. My tam, grupa tam nasza they była. Will tell you. I oni wam powiedzą. But! Ale! The grace is sufficient. Ale łaska jest wystarczająca. The grace is sufficient. Łaska jest wystarczająca. Evangelization has been going on. I nasze ewangelizacje. But differently. Zaczęły się zmieniać. I want you to get me that before I met the people from the camp of God, zanim ja miałem kontakt z ludźmi z obozu Bożego, and how they changed my way. Oni zmienili to, w jaki sposób ja funkcjonowałem. Oh, evangelization. Jeżeli chodzi o ewangelizację. So God, but A. About evangelization, part A about evangelization, and part B about evangelization. Czyli są dwie części, część A i część B tej ewangelizacji. Part A is evangelization that I used to evangelize before meeting people from the camp of God. I chodzi o to, że ta pierwsza część to jest taka część ewangelizacji, którą ja praktykowałem, zanim poznałem ludzi tutaj z ruchu Obóz Boży. And part B. A część B, czyli ta druga część. Evangelization after. Więc chcę teraz powiedzieć o tej części, która się zmieniła. The influence. From people. Tak. Pod wpływem or ludzi. Or influence of people. Ludzi tutaj z. From the camp of God. That is z Obozu Bożego, który tutaj jest. Let me use the word camp of God, God that has touched me very much here. 5 hours. Mówi, że w ogóle Bóg in the presence of God. Bardzo mnie tutaj Bóg dotknął przez te ostatnie 5 godzin. That one, initially, okay, because of Kenya, it's not like Poland. No Kenia jest oczywiście innym krajem do Polski. People live together. Ludzie mieszkają blisko siebie razem. We could do what we call crusades. No i tam są, tam jest taki, taka zasada tych krucjat. There are fields. I są po prostu pola. So we could go and talk to the government. No i idziemy i tam ludzie rozmawiają z przedstawicielami. Before you hold a crusade. Ale zanim się rozpocznie krucjatę. If I could be in Poland, I could have looked for one person here. Jeżeli bym był w Polsce, to bym tylko jednej osoby tutaj poszukał. There were two gentlemen here. O, tutaj widzę dwóch panów. Yes. Yeah. They can do something. O, widzę tutaj kogoś, kto by tam się nadawał. You know him? You look for an artist. A i się tam szuka po prostu artystę. But because of that artist. I przez tego artystę. Many young men will come because of the artist. I właśnie dużo ludzi przychodzi ze względu na kogoś artystycznego. You look for a good singer. Szukasz dobrego piosenkarza. So many people will come because of that good singer. No i dużo ludzi przychodzi ze względu na piosenkarza. But she will not come unless you pay her. Ale ona nie przyjdzie, jeżeli ktoś jej dobrze nie zapłaci. So if you had no money,
Więc jeżeli nie ma już kasy, you cannot manage crusades. Nie możesz zorganizować żadnych krucjaty. I jeżeli chcesz tą krucjatę mieć, very few people will come. Na taką zwykłą krucjatę bez gwiazd, to tam nikt nie przyjdzie. So now that you remember, there are churches that have money. Więc oczywiście są kościoły, które mają kupę kasy. They bring non-artists. I oni ściągają wielkich artystów. But the only challenge is one. Ale największym wyzwaniem jest to. People will come in thousands. People przyjdą w tysiącach. That is from Thursday, Friday, and Saturday. W czwartek, piątek i sobotę. But come on Sunday. A w niedzielę. You want to see how many people got saved in the crusade. A w niedzielę się sprawdza, ile osób zostało zbawionych w niedzielę. You only see people who have come to see the artist. Więc wtedy tylko. People who have come to see the artist. Yeah. Czyli niektórzy ludzie tylko przychodzą po to, żeby sobie zobaczyć występ. When they don't see the artist in the church, they go away. Więc jeżeli nie ma tam tego występu artysty, więc oni tam nie przychodzą. So those were the crusades which were in Kenya. Okay, więc ja jeszcze tak reasumuję to, że po prostu tam jest występ czwartek, piątek, sobota, a w niedzielę już nie ma tyle ludzi, bo już tego artysty nie ma, który występował przez te trzy dni. I wtedy się okazuje, kto tak naprawdę był tam zbawiony. Another way of evangelization in Kenya. Okay, innym takim sposobem ewangelizowania w Kenii. We call it door to door. Nazywamy to drzwi do drzwi. I just come, but your homes are difficult to get in. You people here, you cannot do that. Znaczy, to by było tutaj trudne, bo jakby tu jest trudniej wejść do kogoś do mieszkania. Even the gate is computerized. Tu wszystko jest chyba na komputerach. You cannot get in. But you see in Kenya, especially where we live. Ale w tej okolicy, gdzie ja mieszkam. Okay, we are friendly to some extent. Jesteśmy tacy blisko i zaprzyjaźnieni. You just go wisely and knock the door. Więc przychodzisz, idziesz tam gdzieś do sąsiada i delikatnie pokażesz. And mostly women are very, very much receptive. No i na przykład kobiety są bardzo takie przyjazne. So you can be welcome somewhere. Więc możesz być miło. Another place you are told no. Więc w niektórych miejscach cię miło witają, a w innych cię mówią nie. Apostle taught us yesterday. No, jak apostoł powiedział wczoraj. About a shepherd having the passion. Więc chodzi o to, żeby mieć pasję. Because of the passion. Przez twoją pasję. Even if you are rejected here. Nawet jak cię gdzieś odrzucą. I'll go to another home. Pójdziesz do innego domu. Howdy. I'm so and so. Nazywam się tak. So that is why an evangelist you need wisdom. Dlatego ewangelista potrzebuje mądrości. Because you've got different people. No bo się spotyka z różnymi ludźmi. An evangelist accompanied with wisdom. I ewangelista, kiedy ma mądrość. Knowledge. I wiedzę. And understanding. I rozumie dobrze. So the moment you see somebody from outside. Więc kiedy się widzi kogoś z zewnątrz. Then this one is dangerous. Wiesz, można pomyśleć, że ktoś jest niebezpieczny. You preach from outside. Wtedy stoisz sobie na przykład na zewnątrz, jak się ktoś bał. When you see somebody is happy. Ale kiedy widzisz, że ktoś jest szczęśliwy i so otwarty. We've seen other people getting saved. To wtedy, kiedy oni widzą, że inni ludzie oddają życie Jezusowi. But you need a big heart. Ale potrzebujesz dużego serca. You go somewhere, you are just away. Because w niektórych miejscach jesteś wyrzucany. Somewhere you are welcome. A w niektórych miejscach cię witają. There are challenges. No to są te wyzwania. But you can go to somebody. Kiedy się pójdzie do kogoś. Start looking you from the shoes. I oni ciebie tak wiesz, obcinają cię wzrokiem. So if you go into a house where somebody is rich or well up. So, jeżeli pójdziesz na przykład do domu, gdzie ktoś jest bogaty. Make sure your shoes. To oni. To warto na przykład mieć ubranie. You are clothes. I mieć jakieś takie, okej, jakieś ubranie. You are smarter to be welcomed in. Więc wiesz, no bo oni wtedy cię przywitają, zaproszą. You are shaggy. A jeżeli jesteś taki jakiś obskurny. She only will look at you and say, no. No nie, to oni po prostu nie chcą z tobą rozmawiać. I cię pogonią. And we've got people who are very poor.
A z drugiej strony są ludzie, którzy są ekstremalnie biedni. When you go into their homes, jeżeli pójdziesz do nich do domu, and you are very smart, i jeżeli jesteś mądry, very smart, because they don't have shoes, you have got shoes, you are smart, jeżeli jesteś mądry, they will tell you no. Wiesz, bo oni, jeżeli oni są bez butów, a ty masz buty, to oni ci powiedzą nie. In my home, no. Nie, oni ci powiedzą nie. We are used to people who are not smart like you. Oni są przyzwyczajeni na przykład do ludzi, którzy nie są na takim standardzie. So today, if I want to go the other side, więc dzisiaj, jeżeli chcę przekroczyć jakieś tam nowe granice, wisely I'll watch how they want. Więc ja wtedy po prostu obserwuję, jak oni działają, jak tam się. For instance, I used to play football. Na przykład kiedyś grałem w futbol. And in my heart, I have the passion to go back to the field to evangelize. I teraz w moim sercu mam pragnienie, żeby wrócić. Because in football fields, do tych kręgów. No gospel is being preached there. Bo rozumiem, że na przykład w tych kręgach futbolowców nikt nie głosi Ewangelii. We have got two groups. I teraz mamy takie dwie grupy. Players and fans. Więc mamy dwie grupy. Są piłkarze i fans. Players and fans, you'll not get them in crusades. I ich nigdy nie znajdziesz na żadnych krucjatach. Yesterday we were somewhere. Wczoraj gdzieś tam byliśmy. Was on a Saturday. A Saturday is a league match. No, bo w soboty oni mają mecze. Sunday a league match. Też mają mecze w niedzielę. So all players and fans. Więc i fani, they i gracze. In stadiums. Ich tam, oni są na stadionach, grają. Or in video shows. Albo są, albo oglądają. Watching football. Oglądają futbol w telewizji. When will they hear the gospel? Oni nie mają szansy na przykład usłyszeć Ewangelii w ogóle. Unless somebody comes up and reaches them. I chyba, że ktoś tam do nich dotrze. So that is in me. No i teraz właśnie Kennedy ma takie pragnienie. I believe in God to help me have for some balls. Więc. If I go there, I give them one ball. Oh. With the condition they give me time to preach the gospel. On mówi, że wiesz, da komuś piłkę. They play my ball, I preach the gospel. Da komuś piłkę w zamian za to, żeby on miał szansę. So that ball becomes my entrance fee into the field. Because they are big enough. On chce użyć tej piłki, żeby tam się jakby dostać. So you go with the football mind with Jesus inside. Tak, że chce do tych ludzi dotrzeć. That is another way. I to jest taki inny pomysł. Okay. When I met brothers and sisters from this church. No, a kiedy poznałem siostry tutaj z tego kościoła? Okay, we've got evangelists, but somehow I don't know how I can call them because they preach the gospel for money. Typowo w Kenii jest taka zasada, że ewangeliści robią to za pieniądze, głoszą ewangelię w zamian za pieniądze. They are in buses. Oni na przykład podróżują w autobusach. Okay. They are in buses. They are in marketplaces. Oni na przykład są na ryneczkach. They preach the gospel. I tam głoszą Ewangelię. But after preaching the gospel, ale od razu potem we'll see them with the cup. Od razu będą chodzić zbierać kolektę. Support the gospel. Tak, żeby ludzie dawali na Ewangelię, na ewangelizację, na Ewangelię. So they go looking for money. Więc chodzi o to, że jest takie przeświadczenie, że oni po prostu szukają kasy. So street preaching in Kenya. Więc jeżeli chodzi o głoszenie w Kenii, had a very negative attitude. Po prostu ludzie mają bardzo już negatywne nastawienie do ewangelizacji i do ewangelistów. So we could not go to preach into marketplaces. No i to było jakieś problematyczne, żeby chodzić na rynki gdzieś głosić Ewangelię. Because anytime you could stand at a marketplace preaching, people will see this man is hungry, wants money. Bo za każdym razem po prostu ludzie myślą, że przyjechał następny po kasę. So it was rough and you could not get people preaching the gospel. No i po prostu nie można było znaleźć ludzi, żeby poszli głosić Ewangelię na rynkach. So a time came. When a time came. No i przyszedł taki czas. When I met brothers and sisters from this no, church. No, kiedy spotkałem ludzi z tego kościoła. And they gave me a hint. No i oni mi powiedzieli. It is now 2 years. To było około 2 lat. Since I started street preaching.
odkąd ja zaangażowałem się w uliczną ewangelizację. So I became a different street preacher. Więc to mnie zmieniło. Ja stałem się innym ewangelistą. I preach the gospel. Ja głoszę Ewangelię. Take my motorbike. I biorę swój motocykl. I go back home. I idę do domu. So people would wait to see me asking for money. I ludzie po prostu nie widzą, żeby, wiesz, żebrało kasę. Nothing. Nic. But behind me they started talking. I przez to oni zaczęli z nim rozmawiać. Amen. So I've been doing it seriously. Więc podszedłem do tego bardzo poważnie. The only challenge you see with Boland everywhere at night. Okay, you have got light everywhere. You should thank God. Tylko wiecie, musicie mnie zrozumieć, bo mam inne wyzwanie niż wy, bo u was na przykład wieczorami to są wszędzie światła. Okay. Tam jest, because tam you jest see, ciemno. You preach the gospel, but when you see the rain coming. No i kiedy głosisz Ewangelię i słyszysz na przykład, i widzisz, że. It will force you to stop because with the motorbike we don't have roads. No i na przykład zacznie padać, no to musisz się zwinąć, bo tam nie ma dróg za... A motorbike cannot pass through mud. No i ten motocykl nie przejedzie tam po błocie. So, you'll run away because of what? Okay. I musisz się zwinąć, jak pada deszcz. Our means of transport, motorbikes. I never saw... Here it's rare to see a motorbike. No, po prostu tam większość ludzi się na motocyklach porusza. So, those are some of the... conditions that, but we are making it by the grace. No, ale dzięki łasce idziemy do przodu. We are rained upon when Jesus is raining. Mm-hmm. We are rained upon by the rain. Mm-hmm. The rainfall mm-hmm. falls on us. No, no deszcz pada. Rainfall. While preaching on the streets. No, kiedy głosimy na ulicach. At time the rain comes. No i przychodzi deszcz. Then in your mind, how will I go back home? No i się kurczę martwisz, jak ja wrócę do domu. Because a motorbike will never go on a mud. No bo motocykl przez błoto nie przejedzie. No, but now that I have a principle. Ale mam tego zasadę. Sister Basia here and my brother and sister, they know who a Masai is. I'm finished. They know what? No, Masai. No bo my rozumiemy o temat klimat Masai. It's a tribe in Kenya. To jest plemię w Kenii. A traditional Masai. I tradycyjny Masai. Does not even wear an innerwear. In underwear? Yes. No, taki wojownik masajski nawet bez majtek chodzi. They have a lasso. They have what? A lasso. They use lassos. Opaskę jakoś mają. Yes. The Masai. Tak, oni mają taką chustę związaną. Pastor nam kiedyś zaprezentuje. Więc Masai się tak obkręca taką chustą. And this lasso of a Masai. No i ta chusta. Passes here like this. I ona się tak kończy tu. So a Masai cannot run very fast. Więc on nie może bardzo szybko biec. Okay. So why am I saying that I? Dlaczego wam o tym mówię? Decided to develop that kind of character. Bo chciałbym pracować nad swoim charakterem, żeby też był taki. In Kenya we have another train. I'm finishing. No. Kalenjins, they are the best runners in the world. No i właśnie Masajowie są najlepszymi... inne plemię jest najlepszymi biegaczami w ogóle na świecie. They are the best runners in the world. Są najlepsi. So, you cannot compete with them. I z nimi nikt nie wygra. But one day. Ale kiedyś. That somebody say one day. No, kiedyś. One day. It so happened that... the running was there between a Masai. Był kiedyś wyścig między Masajem i tym drugim. A Kalenjin who is known. No. Kalenji są znani. To be the best runner. Z tego, że są najlepszymi biegaczami. A Kikuyu? Hmm?
Jaki kuje another tribe? Oh, another tribe. Jaki kuje another tribe. Don't worry about these other tribes, but I want you to know about Maasai. Okay, to nie będę mówił o tym. Kalenji. I o tym. Because a Maasai. Bo Maasai. Is known. Jest znany. Not to have any. They don't have shoes. Nie mają butów. They don't have the underwears. Nie mają majtek. They only use shukas. Tylko mają tą taką chustę zawiązaną na oko. Allow me to use two people in this church. Więc czy mogę poprosić dwie osoby tu w kościele? One to represent the Maasai. Jedna osoba będzie grała Maasai. Masz Maasai, by the way. Przemek. Chodź, bądź Maasai. I Wiktor, chodź. When it comes to running. Okay, I'm talking about an evangelist. Teraz mówię o ewangeliście. But faces different difficulties, frustrations, things that are shameful, being called names, but you don't relent. Okay, więc są pewne wyzwania, ludzie cię mogą wyzywać, odmawiać, ale ty nigdy się nie poddajesz. Otherwise in Kenya it is rough, if you cannot be like that. So, this one is the challenge. Nie może być trudne. To są te wyzwania. No, just be there. First the other side. Ty tam sobie stój. Always in the running field we've got four lines. We have got lane number one, lane number two, number three, and number four. Na tym traku są cztery linie. So, a Maasai will always be the last. I Maasai zawsze będzie bieg ostatni. Why? Dlaczego? Because of his way of dressing. No bo przez to, że się tak ubiera. The dressing cannot allow a Maasai to make a big stride. Bo przez to, yes. Przez to chustę, nas właśnie do tak linii nie pozwoli. Yes. Musi być z boku. Ja mam większą. Okej, właśnie o to chodzi, że jest taka chusta i ona nie do końca zakrywa go. Yes? Ona nie do końca tego no, I want to get the concept, eh? Why he cannot run faster? I on nie może biec. Drugą ma tu. So, whether it's short or he cannot make a big stride. I on nie może po prostu wielkich kroków robić. As he will be running, listen. Kiedy on będzie biec. Yes. Yes. That will happen. Yes, come. We go. Biegnij. We go. So. Okay. I'm very sorry for having taken you. Just come. Now, that is exactly what would happen to a Maasai in the process of running. I właśnie to jest dokładnie to, co się stanie z Maasaiem, kiedy będzie biegł, spadnie mu chustka. So it's not known to be a good runner. Więc oni nie są znani z tego, że są. But we have a challenge in here. A tutaj mamy challenge. Who is known? The whole world knows. I cały świat wie, że oni są najlepsi. But my brother here is always a champion. I on jest zawsze zwycięzcą. Okay? So, I told you in Kenya, you need to have a heart. If, when you are called names, you just keep on going. Więc nawet jak się tam wyzwanie. They say you are not educated enough, you keep on going. Więc ty dalej maszerujesz. They say that you, okay, you are dirty, you keep on going. Kiedy ci tam gadają, że coś źle wyglądasz, to ty dalej maszerujesz. So you look the other side. Odwróć się. So they will go, we want to assume that they have gone one lap. No i okej, okay, to teraz wyobraźmy second sobie, lap, że oni już przebiegli dwa te okręgi. The final lap is the fourth lap. I teraz są na tym ostatnim okrążeniu. So the last person. Ostatnia osoba is the Maasai. Maasai biegnie na sam końcu. You are the fans. A wy jesteście fanami. You are the fans. So please, make sure you remind the Maasai about the shuka when it falls down. Okay, więc jak będziecie mu kibicować, to mu przypominajcie, żeby mu chusta nie spadła.
But don't bother what the fans will be telling you. Ale on się nie będzie przejmował, co do niego mówią. But when you hear fans crying, Masai Shuka, you look and see Masai coming. A ty zobaczysz tego Masaja, co biegnie i się odwrócisz. And remember when Masai will be coming, he will be naked, Because he has, a Masai does not wear an underwear. Ale musicie pamiętać, że on tam nie ma majtki pod spodem. So, when the Shuka falls down, i mu, jak mu chusto spadnie, you know the real Masai. To wiecie, że on jest prawdziwym Masajem. And being a man, I prawdziwym mężczyzną. So, Masai will not bother about the falling of the shuka. Ale Masaj się nie będzie przejmował, że mu chusta spadła. In his mind will be to get the medal. Bo on w swojej głowie będzie bieg po wygraną. So whether you cry about his nakedness. Więc on się nie będzie, on nie rozpłacze się. You will be reminding Masai, don't run, take the shuka. But Masai will be going. On po prostu się niczym nie będzie przejmował. Masai shuka, we will be going. Będzie leciał. But when you hear people, you also tell Masai, Masai shuka. Ale ludzie będą patrzeć i mówić, tell Masai, pass him. Zobacz, jesteś nagi. No, you will be knocking naked. No. So, I'm feeling it. So this is the Masai. To tutaj jest ten Masai. The last lap. I to już jest ostatnie okrążenie. Okay. Dobra. So, you'll start struggling. As you struggle, these things will become a horse. I tak jak ci trudno, to ona ci spadnie. Then we shall imagine somebody who has got no underwear. I teraz sobie wyobraźcie. This was his only clothes. To było jego jedyne ubranie. I on sobie biegnie teraz. And you know how he is now. But running. No biegnie. Hey, Masai Shuka! Masai Shuka! Słuchajcie, i teraz właśnie also had people crying Masai Shuka because now he was seeing the nakedness of Masai. No the way he was born. I ten drugi Masai running on the way, you know that. So everybody was surprised. But Masai never listened. Ale słuchajcie, wszyscy byli zdziwieni. The facts. Ale Masai się nie tym nie przejął. So he fell down, he decided to say what he wanted to say. But I'm going. I on sobie biegł. Say what he wanted to say, but I'm going. Nie przejmował się, że jest nagi. So who was number one? No i kto Masai? So number one was Masai. Czyli zwycięzcą był Masai. Who has never been in the sea story? Które nigdy... He was or, who has never been in the history of winning? On nie ma żadnej historii wygranej. But the one who always boasts of his potential of winning. A ten, który miał największy potencjał wygrania, po prostu się gapił na tamtego. The nakedness of Masai. I ta nagość tego Masaja po prostu zaprzątała jego umysł. But Masai could not be ashamed of his nakedness. Ale Masai się w ogóle nie przejmował. He was saying, even if you see Nini. On mówi, o, zobaczycie mnie. I'm going, if you see Nini, you know Nini. Even if you see my battles, I'm going. Nawet jak będziecie na mój patrzeć, to ja biegnę. In his mind was the medal. W jego umyśle on miał wizję tego medalu. So the spirit of a Masai. Czyli jakby ten duch tego Masaja. Helped me in Kenya. Więc chodzi o to, że ten obraz tego Masaja pomógł mu. That were difficult. Pomagał mu, kiedy on ma jakieś trudności. So in Webuye. Czyli w Webuye, w tej wiosce, gdzie on mieszka Kennedy. I am only the pastor preaching in the streets. Jestem pastorem znany z tego, że ewangelizuję na ulicach. Of God with their, you call them, they are waiting for the government to allow people to assemble, to allow for crusade, which is not known. Okay, a inne kościoły, no te ci ludzie, którzy ewangelizują na tych krucjatach, nic nie robią, tylko czekają teraz na jakieś pozwolenia, żeby zorganizować coś. Thank you, sir. So, despite such challenges, people are getting saved. Więc przez te wszystkie wyzwania, ale ludzie oddają życie Jezusowi. And we've influenced to some level. I wpłynęło na nas do pewnego stopnia. I'm proud of this church.
To, że jestem dumny z tego kościoła tu. I've been sharpened. Wyostrzyło mnie to. And now I'm also sharpening people. I ja również wyostrzam ludzi tam. Amen. I'm going somewhere. I think the latest I posted somebody told her like my brother. If you see that I've got a brother called Nick. So I'm also bringing people up. Że on również robi wkład, żeby ludzie wzrastali. So very soon if I go, if I get more instruments, the way yesterday I was learning something. Another group was there, another group was there, another group was there. Ja wczoraj zobaczył, że te różne grupy, to go zainspirowało. So I'm grupy ewangelizacyjne. But in Kenya also. A w Kenii też by tak chciał. With the time we are going to bring people up. On by chciał, żeby ludzie wzrastali. And we shall scatter ourselves to different groups. I żeby właśnie podróżowali w różnych grupach. Lastly. No już tak na koniec. I always encourage members. Zawsze zachęcam ludzi. Jesus had passion for souls. Jezus miał pasję dla dusz. And if we have passion for souls. Jeżeli przejawiamy i mamy, czujemy pasję dla zbawienia. You see, my brother Michael here. Mój brat Michał. And my sister Jolita. I siostra Jolitka. They never knew each other before. Before they met. I don't know how they met. Nie wiem, jak oni się spotkali. But she was born somewhere else. Ale ona gdzieś indziej była. He was born somewhere else. On gdzieś indziej był. But one day. Ale kiedyś. Somewhere, I don't know they met. Nie wiem jak, ale się spotkali. And somebody started. I ktoś zaczął. Somebody started. You are the one who started. Now you see now. Jelita zaczęła. So you can see, he was not aware, or she was not aware. But how did you decide to introduce? How did you introduce yourself? How did you introduce the topic? So if at all you managed to get him. Więc nie wiem, jak to się stało, jak ona w ogóle zainicjowała tą rozmowę, że po prostu taki kontakt nawiązali. How many people can you bring in this church? Ilu ludzi możesz przyprowadzić tu do kościoła? Using the same formula you used to get him. Użyj tej samej formuły, której użyłaś, żeby zdobyć Michała. After bringing even without even preaching to them. Nawet nic nie będziesz musiała mu tam tłumaczyć. Then you will tell apostle. No, apostoł? I've got a visitor. Powiesz apostołowi, że masz gościa. I would wish you to talk to my visitor. Czy możesz porozmawiać z gościem? Then you have given him a pass. So that person will never come out of this church. The way she came when he came. Because the apostolic touch. Że ten apostolic anointing. To namaszczenie. The apostolic favor. Ta werba apostolska. Will be on her or on him. Będzie na nim. So we are using members also. Czyli my jakby zachęcamy członków też. They are social engagements. Żeby też wykorzystywali swoje socjalne różne wydarzenia. To draw people closer to evangelists. Żeby przyprowadzać ludzi bliżej ewangelistów. Because going into the villages is not easy. Bo na przykład chodzenie po wioskach nie jest łatwe. But from that, as I finish. Ale z tego? We are much in prayers. We pray for the Holy Spirit of God. Że w modlitwie modlimy się do Ducha Świętego. To minister to us and to minister to people. Tak, żeby usługiwał nam i ludziom. You could say you are more prophetic in approach. Tutaj zauważyłem, że że jest to bardziej prorocze. So when people come, kiedy ludzie przychodzą, when you come to a church, it is we wrote there a miracle in the village. When they came? Yes, if you could read somewhere at the door, Jesus Prayer Center, but down there. It's almost getting off. A miracle in the village. So we believe in the God of miracles and wonders. Okay, że oni wierzą, znaczy wierzymy w Boga cudów. So when people come when they are sick. So ludzie przychodzą, kiedy są chorzy. When God heals one.
Jeżeli kiedy Bóg uzdrowi jedną osobę, he will go outside saying, no i on pójdzie, będzie mówił, you go to that place, idź tam do tego miejsca, God will heal you, Bóg cię uzdrowi. So also the level of spirituality in the church, poziom tej duchowości w kościele, text testimonies out, po prostu powoduje, że świadectwa są jakby wędrują już dalej do nowych ludzi. So people will come asking from for the same thing they had. Więc po prostu wtedy przychodzą nowi ludzie i chcą tej samej rzeczy, co ten ostatni tam doświadczył. You remember Jesus and the woman of Samaria. Jeżeli pamiętacie tą historię z Biblii, samarytańską kobietę. The woman of Samaria. Tak, yeah. At the well. No ta przy studni. Jesus just spoke a word. On tylko to nie powiedział. A prophetic word unto her. Powiedział jej słowo prorocze. About having five men. O tym, że miała pięciu mężów. There was a revelation that she never expected. I ona tego nie oczekiwała. Because of word of revelation and knowledge. I ponieważ to słowo wiedzy. She went all over Samaria. I ona poszła naokoło Samarii. Saying, come and see. I powiedziała, przyjdźcie, zobaczcie. Przyjdźcie, zobaczcie. What God? Jaki Bóg? A person has spoken something. A pastor, come and hear from what I've heard. No i po prostu ktoś usłyszy coś takiego. So allowing spiritual gifts to operate in the church. Więc chodzi o to, że oni się koncentrują, żeby dary Ducha Świętego się manifestowały. I one zawsze, żeby były częścią tej ewangelizacji. Amen. So I can talk till tomorrow. On mówi, ja mówię do jutra. Because you are loving. Bo jesteście miłośni. We are out in Webuye to impact. Więc jesteśmy w Webuye po to, aby tam wpłynąć. You've helped me to influence. Pomogliście mi, żeby mieć wpływ. How? One? One? Jeden? We are through you helping orphans. Przez waszą pomoc tutaj pomagamy sierotom. And because of that, i przez to people are seeing, ludzie patrzą na to, that they are God. I widzą it's to not, dobro. It is not only a God of words. Of what? Words. What? Words. Words. God that of people who just speak. Okay, of words, okay. Po prostu ludzie patrzą na to i widzą, że to nie są tylko, wiesz, nie jest tylko Bóg jakiś tam słów. But he is God that ministers to people. Ale jest to Bóg, który wpływa na ludzi. So you've really helped me. I ja po prostu się czuję, że ten Kościół bardzo nam pomógł. To influence in Webuye. Żeby mieć wpływ przez to na społeczność w Webuye. Let me appreciate lastly. I już tak na sam koniec. Last year when it was worse, the spirit of corona. Kiedy u nas po prostu była trudna sytuacja ze względu na koronę. I naprawdę było trudno, bo był panował głód. But you helped us. Ale wy nam pomogliście. Get something to eat. I po prostu była zbiórka na jedzenie dla nas. It was an influence. No i to był niesamowity wpływ. And they were saying, i oni mówili, these people are connected to the force. Że ci ludzie są podłączeni do mocy. So thank you very much for helping me. I dziękuję bardzo za pomoc. To make an influence. Że ja mogłem się stać źródłem wpływu in Kenya, w Kenii. Especially in Webuye. W Webuye. I'm believing God to expand. I po prostu wierzymy w Boga. And to make my influence. O, wierzymy, że Bóg po prostu poszerzy nasz wpływ. Thank you so much. Dziękuję wam, kochani. Thank you.